Słuchajcie, Lwów jest rozśpiewaną stolicą Ukrainy i mnóstwo tutaj artystów na ulicy można spotkać, więc postanowiliśmy, że sprawdzimy, ile można zarobić i czy można zarobić na śpiewaniu. W ciągu 10 minut maks, no. Tak, zobaczymy, położymy naszą czapeczkę z pieniędzmi, zobaczymy, czy ktoś nam rzuci pieniądze za śpiewanie, a że nie potrafimy śpiewać, to nikt nie powinien tego zrobić. Na podpuchę zrobimy marketingową zagrywkę, czyli damy 3 nasze osoby, które rzucą nam kasę do czapeczki i zobaczymy, czy zainspirujemy tym sposobem innych. Jeśli nie, znaczy się, że Ukraińcy i Polacy, którzy też sprzedają, mają dobry słuch. A jak zapłacą, to tylko z litości, żeby przestali. Lecimy! Drogi widzu, cały zysk z wyświetleń tego filmu zostanie przeznaczony na 2,5-letniego Dawidka Drapacza z Opola, który potrzebuje aż 5 milionów złotych na operację, żeby żyć. Nieważne, co ty śpiewasz, kolankiem rusza. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Dzięki, wyjdźmy chyba. Jest dobrze, jest dobrze. Nie wiem, jak jemy. Super jest. Kurde, patrzcie. Dostaliśmy 50-tkę. Dostaliśmy 50-tkę. Patrz, jak się ludzie bawią. Dajesz, śpiewasz. Ja też nie znam tekstu, ale wasze kolanki nie choreografia. Żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa. I moje kolana chore. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Mam go podstawiony. Dobra, chyba kończymy, tak? Dopiero 3 minuty. Dopiero 3 minuty. A ja, czacie, trzeba podsumować. Do tego. Do mnie. Słuchajcie. Ja mogę zmienić, bo ja to zobaczę. Byśmy śpiewali chwilę, moment i przyszły już pierwsze pieniądze. Podejrzewam, że byśmy tutaj stanęli, to by cały pobyt był... Naprawdę? Ej, pokaż kasę. Słuchajcie. Jedna osoba, czyli ta, która teraz w tym momencie nagrywa, była podstawiona, ale ta pierwsza osoba... Wolność i swoboda, niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Hej, 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 tam góra. Lwów, Lwów, Lwów. Puśćcie Sławomira. Miłość, miłość, zakopane. Te osoby, które tam siedzą, to są osoby, które są postawione. I za to staliśmy 50 wybieg. 3 minuty zarobiliśmy jakieś 7,50 do 9 zł. Przyjedzie to? Za 3 minuty. 3 minuty pracy. Za 3 minuty pracy, nieumiejętnej pracy, nie? Po prostu spłata, wszyscy się bawią. Jedna osoba od nas podłożyła, bo ich więcej nas nie dawał kasy. Ja. Ty dałeś kasy jeszcze? Ale ja. A tam tak wiesz. Tak żeby... Zabrał nam 50 tych. Nasz Alfonso zabrał nam pieniądze, menadżer. Gorzej jak w agencjach YouTube'owych. Prowizja musi być. Trafiliśmy chyba na bardziej rozśpiewaną grupę z Polski. Tak, która dała nam... Taki akcent wychodzi Polak z Polaka. Naprawdę? Tak, ale słuchajcie... Nagle się pełno Polaków. Zarobiliśmy, słuchajcie, się bawili. 50 hrywien, tutaj ktoś... Dał nam 50, dawaj. Ale nie, nie było, 20 było. 20. Nie, no dał nam 50. Nie. Jak Boga kocham. Jak Boga kocham. Oszukał nas. Czesna... Narodzi swoboda, niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Drodzy widzowie, sprawdźcie sami, ile nam wrzucił ten dobry człowiek, ale jeśli nas mistrz świata Barber Big Boy oszukał na 50... To znaczy, że umie golić z kasy. Ej, zrobimy zaraz sobie zoom tego replaya, ale na bank było tak, że dostaliśmy 50... Kto przychodzi z Polakiem w ręce dźwiga i... Na bank dostaliśmy 50 hrywien, ja to muszę skończyć... Fioletowego na pewno dostaliśmy. Fioletowego dostaliśmy na bank. Dostaliśmy 50 hrywien. Takiego przejdę. Tak, no, od razu. Polowisko! Żebyśmy zaraz blisko nie dostali, nie? Dobra. Zarobiliśmy to w 3 minuty, tak? Dwie. O, już się zmęczyłem trochę, ciężka praca. Będziemy jeść, bo jesteśmy Dziękujemy. Głodni. Tak się zarabia pieniądze na ulicy w Lwowie. Słuchajcie, jaki paradoks. Zarobiliśmy 50 naprawdę hrywien na naszym śpiewaniu, a teraz mamy... A teraz musimy... Tym, którzy naprawdę potrafią śpiewać. Mamy... Drogi widzu, cały zysk z wyświetleń tego filmu zostanie przeznaczony na 2,5-letniego Dawidka Drapacza z Opola, który potrzebuje aż 5 milionów złotych na operację, żeby żyć.